Cześć maluchy. Dziś chciałam pokazać Wam, w jaki sposób razem z rodzicami możecie w domu wykonać kostkę do gry. Do wykonania takiej kostki będą Wam potrzebne nożyczki, pisak i rolka po papierze toaletowym albo ręczniku kuchennym. No to zaczynam. Żeby zrobić kostkę, musicie odciąć od rolki po papierze toaletowym taki 4 mniej więcej centymetrowy pasek. Hop. I drugi pasek, który będzie o mniej więcej pół centymetra węższy. To jest dosyć ciężkie, więc zawsze możecie poprosić o pomoc rodziców. Ok. Kiedy Wasze paski są już odcięte, musicie je teraz spłaszczyć w jedną stronę, o, w ten sposób, a potem w drugą stronę, w ten sposób. Dzięki temu powstaje nam kwadrat. Widzicie? To samo robimy z drugim kawałkiem w jedną stronę i w drugą stronę. Mamy dwa kwadraciki. Teraz te dwa kwadraciki musimy ze sobą połączyć. Węższy kwadracik wkładamy w szerszy, dopychamy, hop, i powstaje nam, spójrzcie, kostka, czyli taki sześcian. Jeśli brzegi są, słuchajcie, troszeczkę nierówne, zawsze możecie je dociąć. Bierzemy nożyczki, hop. I tu troszeczkę przycinamy. O, mamy równą kostkę. Teraz przyszedł czas na to, żeby narysować na niej kropki. Jak wiemy, kropek na każdej ściance jest inna ilość. Najmniej to 1, a najwięcej 6. Ja, przygotowując się do nagrania tego filmiku, sprawdziłam w internecie, jak powinien wyglądać układ tych oczek, czyli tych kropeczek naszych na kostce. Okazuje się, że ścianki, które są naprzeciw siebie, czyli ta ścianka i ta ścianka, tak widzimy, ta strona, one są naprzeciwko siebie, muszą się dopełniać do 7. To znaczy, że jeżeli zobaczcie, tu mamy 6 oczek, to po przeciwnej stronie będzie 1 oczko. Natomiast jak tutaj mamy 3 oczka, to po drugiej stronie do 3 będą 4 oczka, tak żeby znowu powstała liczba 7. 1, 2, 3, 4, druga strona 5, 6, 7. I dla pewności sprawdźmy jeszcze ostatnie dwie ścianki. Zobaczcie, 5 oczek, 1, 2, 3, 4, 5 i po przeciwnej stronie 2, czyli 6 i 7. Żeby na naszej kostce powstały kropeczki, będziemy potrzebować pisaka. Teraz zobaczcie. Rysujemy jedną kropeczkę na środku. Zaczynamy od jedyneczki. Odwracamy szybko kostkę na drugą stronę i tu już narysujemy 6 kropek. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Mamy to? I teraz dorysowujemy pozostałe kropeczki według wzoru. 3, 4, 6, 1. I teraz szukamy piątki i dwójki. Tu mamy dwójkę. I po przeciwnej stronie piątka. Jeśli macie jakieś wątpliwości, jak powinna wyglądać Wasza kostka, zawsze możecie skorzystać z kostki, którą macie w jakiejś planszówce. Myślę też, że jeżeli Wasza kostka będzie stworzona w inny sposób, to nic się nie stanie. To jest Wasza kostka do Waszych gier i możecie z niej korzystać jak chcecie. Tak więc Wasza kostka, zobaczcie, już jest gotowa. W zasadzie to moja kostka. Wy, mam nadzieję, że zrobicie takie w domu. A do czego będzie ona nam potrzebna?
Opowiem Wam jutro. To co? Jeszcze na próbę rzucamy kostką. Mi wypadła 4. A Wam? Zobaczcie. Nawet na kostce, którą ja wyrzuciłam i kostce, która tutaj leżała, są 4 kropeczki. Na jednej i na drugiej. Dajcie znać, czy Wasze kostki Wam wyszły. A jutro pokażę Wam, jak kostkę do gry możemy wykorzystać do rysowania. Ściskam Was serdecznie. Buziaczki. Do usłyszenia. Pa!